Cześć Wam, witajcie z tej strony Krodus i chciałem Was w tym filmie poinformować, że ten kanał nie umiera, ponieważ posiadam jeszcze folder z nagraniami z serwera, który łącznie waży 127 GB, w związku z czym jest jeszcze co obrobić, poprzeglądać. Myślę, że kiedy się do tego zmobilizuję, natomiast na chwilę obecną chciałem Was poinformować, że prowadzę również drugi kanał, na którym publikuję recenzję wideo, prezentację elektroniki użytkowej. Mam nadzieję, że tego jeszcze nie było na polskim YouTubie. Znaczy, mam nadzieję, jestem przekonany. Takiego spojrzenia nie było. Chcę ten kanał rozwijać o kolejne filmy. No, wczoraj opublikowałem swój, że tak powiem, pierwszy dopracowany film, nad którym spędziłem 13 godzin, ale mniejsza z tym. Także jeżeli kogoś interesuje tematyka IT, recenzje elektroniki użytkowej, to gorąco zapraszam na mój kanał, żeby chociaż zobaczył, co tam znajdzie. A znajdzie jak na razie niewiele. Jak na razie poszukuję partnerów i pewnie nie przyjdzie to szybko. Ale możecie mi w tym pomóc, po prostu subskrybując kanał i oglądając moje filmiki, to z pewnością przekona potencjalne agencje PR-owe, że warto mi coś wysłać, warto mi coś dać do testów. W przyszłości również niewykluczone są pewne są streamy oraz kanał kolejny, na którym to będą filmiki z DayZ. I chyba tylko DayZ. Będzie to całkowicie coś innego, tego jeszcze nie było na polskim YouTube. Mają być właśnie to takie śmieszne filmiki, chociaż nie mówię śmieszne, bo zawsze wychodzą mnie śmieszne, że ktoś mówi śmieszne. Chodzi tu głównie o to, że w przyszłości nie jest to wykluczone. A na chwilę obecną mogę Was tylko i wyłącznie zaprosić na ten kanał, czyli Krudus. Link jest w opisie. Możecie też wejść na główną stronę kanału i będzie on w polecanych kanałach. Albo tutaj w odnośniku przy grafice kanału, właściwie której nie ma, że miałem zrobić, ale i nie zrobiłem. Czy to Altis Live Polska? Na Altis Live Polska nie gram już kilka miesięcy. A od kolejnych kilku nie jestem policjantem. A w sumie nie. W sumie to po kilku tygodniach już całkowicie przestałem grać. Przyszedliśmy się na coś innego z Azem, bo w sumie to tylko z nim utrzymuję najlepszy kontakt i z nim gramy. I z nim to też mają być właściwie filmiki z DayZ, bo na razie w sumie z nim gram. Natomiast będzie również rozszerzony team, to znaczy docelowa team pewnie z DayZ będzie liczył od 9 do 10 osób. I pewnie będzie tam Borsuk, Gonzales, jeżeli w końcu się pojawi. Natomiast to nie dzisiaj. Dzisiaj chciałem Was tylko zaprosić na ten kanał. I to w sumie chyba tyle, bo nie będę tutaj przedłużał, ile to już nagrałem. Ja nagrałem 3.51, pewnie to urobię i będzie z tego jakieś, ja wiem, 3 minuty. Także to w tym filmie tyle. Na razie trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Dobrze, bicz na aksy.